Będziemy mierzyć czas, ja będę mierzył podawał przejazdu trasy. Przejazd pierwszej pętli po prawej 5 punktów, następnej pętli po prawej 5 punktów, przejazd przez pochylnie 10 albo 5. Jeżeli przejedzie prosto, ustawi się, że kompasem nie dotknie band, to ma 10 punktów. Jak przejedzie, a dotknie bandy, no to 5. Chodzi o to, że robot ma jechać po linii w sposób jak najbardziej gładki. Czyli jak strasznie go rzuca, to 5 punktów. Jak bardzo ładnie jedzie, to 10. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym konkursie. Nasze roboty muszą pokonać tą trasę od miejsca startu, czyli tego białego pola, do miejsca mety, na której mają się zatrzymać. To jest pole czerwone. No i oczywiście zasady proste. Kto będzie miał najwięcej punktów, ten wygra. Wygrali wszystko, bo się czegoś nauczyli, bo coś nowego stworzyli.